Dobra, szukamy teraz następnej pralki. Na chwilkę się dosłownie wyciszyłem, bo chciałem, żebyście posłuchali tego soundtracku, który nam tutaj w tle przygrywa. Ogólnie jak sobie tak trochę słuchałem tych nutek z Ape Escape 2001, no to solidny soundtrack tutaj jest, nie ma co. Nie żebym ja się tutaj, nie wiem, chciał czepieć czy coś, bo naprawdę mi się bardzo podoba soundtrack. Nie mam jakby zastrzeżeń. No, graficznie też bardzo ładnie ta gra wygląda. No może trochę szkoda, że nie była ona w pełni po angielsku, ale z drugiej strony ja to rozumiem jak najbardziej. Ja to rozumiem jak najbardziej, nie szkaluję, tylko no jak najbardziej szanuję. Bo nie wszystkie gry muszą od razu wychodzić, chociaż szkoda, mimo co. No, ale przynajmniej jak ktoś tam ogarnia, to sobie najwyżej ogarnie ten patch po angielsku do tej gry. Ja osobiście tego nie zrobiłem, ponieważ za dużo z tym roboty jest, przynajmniej dla mnie, ja tego po prostu nie ogarniam. Ale jeżeli ktoś to ogarnia i umie, no to szacun. Dobra, gdzie jest pralka? Mamy jeszcze 4 minuty 30 ileś sekund. To w poszukiwaniu pralki. To będzie dopiero, kurde, jazda bez trzymanki. Nie czuję, gdy rymuję. Ale pralka powinna być gdzieś tutaj. Aj, kurde, Spekter, ty cymbale. Oj, oj, trzeba się wyleczyć. Bomby też mogą mi damage zadać. Dobra, nie ma Spektera, odleciał. Odkleił się i odleciał. Dobra, szukamy teraz pralki. Gdzie jest pralka? Gdzie jest pralka? Tam jest, dobra, elegancko. Będziemy mogli kończyć pierwszy świat już w tym momencie. Dałeś dupy, frajerze. Czy dostaniemy S-rankę? Może dostaniemy, nie wiem. Chociaż prędzej bym powiedział, że rangę A bardziej dostaniemy, ale okej. No, to prędzej. I 10 życie mamy, elegancko. Ładnie nam poszło, jeżeli chodzi o ten świat. Uważam, że całkiem fajnie poszło. I nie jest aż tak źle. Może tam poza jedną rangą B. Jedną rangą A, ale tak to same eski mamy, więc... Jako tako daję sobie radę. SSS. Dobra, i co tutaj teraz mamy zrobić? Szczerze, nie ogarniam trochę tego. Ale to jest chyba tak, że my wysyłamy małpy do tego... tutaj... do tej łazienki, żeby one tutaj coś robiły. Nie wiem, szczerze. Trochę tego nie ogarniam, szczerze powiedziawszy. Nie rozumiem, na czym to ma polegać. Ale okej, dobra, niech sobie odpoczywają tam. Najwyżej jak to ogarnę, to dam, nie wiem, jakąś adnotację czy coś. Wiecie jak to jest. A teraz jesteśmy w Virtual Space. Natsumi tutaj nam tłumaczy, że możemy sobie oczywiście zapisać w każdej chwili. Tutaj nawet mamy memorkę. Aj, ale fajne. Zapiszmy sobie. Czemu by nie? Ale fajne! Ale bajer! Ej, patrzcie na to! Jaka fajna obracająca się memorka! No i mamy, kurde, zapis. Dobrze, elegancko, podoba mi się to. Bardzo fajnie to zrobione jest. Dobra, no to co, wracamy na mapę świata.
I ile my nagrywamy, kurczę pieczone? Pół godziny dopiero, pół godziny. To my byśmy mogli teraz kończyć pierwszy odcinek normalnie. Ale my zrobimy tak, że my polecimy sobie jeszcze w świat numer 2. A co? No a tutaj poskipujemy, ponieważ tutaj są rzeczy, o których ja bardziej powinienem tłumaczyć. A mianowicie, że tutaj odblokowała nam się następna część gry. A mianowicie świat numer 2. Jest to świat, nie wiem czy mogę powiedzieć wodnisty, ale na pewno wiem, że tutaj będzie dużo podwodnych poziomów, ale jak nie podwodnych, to nadwodnych lub jak chcemy sobie to nazwać. Więc teraz tak. Nowy typ małpy, czyli małpa pływająca. Okej, my to już znamy z pierwszej części. Przecież też były te cutscenki dosłownie z tą samą muzyką i z tym samym efektem dźwiękowym, co było przed chwilą, tak więc czuć, że tutaj mocny vibe Ape Escape 1. I teraz zobaczymy, co tu się będzie działo. No kurde, Natsumi, zgadzam się z tobą w 100%, że to jest piękne dosłownie, patrząc na ten ocean, na to morze. Aha, czyli po prostu musimy zrobić to bardzo szybko i ekspresywnie, no nie? Damy radę. Oczywiście zabieramy sobie małpom spodnie. Nie wiem, powiem wam szczerze tak, że lubię bardzo serię Ape Escape, ale kurde, sam pomysł na tą grę jest taki dosyć śmieszny, nie będę tego ukrywał. W sensie, okej, rozumiem, że twórcy chcieli coś nowego ogarnąć, ale no grę o małpach, gdzie mamy im spodnie zabierać, żeby wyczyścić, bo inaczej, nie wiem, jakaś tutaj kontrola sanitarna wleci na pełne i zamknie Monkey Park. Z jednej strony całkiem spoko, z drugiej strony taki ciekawy pomysł, nie będę tego ukrywał. O-o! Jeszcze dwie małpki. Jedną widzę tutaj i drugą widzę. A jeszcze dwie zostały, czyli któraś mi spodnie zakosiła. Dawaj mnie, która mi spodnie? Jeszcze jedna. Ja się zaraz dowiem, która mi spodnie zakosiła i wtedy będzie słabo z wami. To jest tych małp zrobię, nie wiem, kebab dosłownie. Oczywiście to jest w żartach, żeby nie było, że ktoś się do mnie spierdzieli o to. Kebab z małpy, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, kebab z małpy. Ale fajny w ogóle tutaj posąg małpy był. Ta główka. Bardzo mi się ogólnie podoba grafika. Na duży plus. Widać, kurde, progres. No i mamy level up i S-rankę. Widać progres między Ape Escape 1 a Ape Escape 2001. W ogóle jestem ciekaw, jak wam się spodoba Ape Escape 2001. Ja w ogóle też się nie mogę doczekać, aż ogram Ape Escape 2, bo to też będzie, myślę, że ciekawa przygoda. A później Ape Escape 3, która dla mnie osobiście i może tylko dla mnie, ale mega z jakiegoś powodu przypomina mi Kingdom Hearts, nie wiem dlaczego. Taka grafika dosyć podobna bardzo. Ale no cóż, jak to się mówi. Dobra, więc zobaczmy tutaj, co teraz będzie miało miejsce. Niestety ja będę komentował na bieżąco co i jak, bo nie widziałem, żeby były jakieś ciekawostki odnośnie Ape Escape 2001. No może poza tym, że ta gra z jakiegoś powodu nie wyszła w Ameryce. I że to jest pierwsza gra, która wyszła na PlayStation 2, jeżeli chodzi o serię Ape Escape. To jest tyle, co ja wiem na temat ciekawostek. Nic więcej, moi drodzy. Tak więc, no, może oczywiście się zdarzyć tak, że ta gra może nie mieć ciekawostek, no nie? I teraz tak, widzę, że tutaj będziemy musieli dużo pod wodą pływać. Już mamy cztery spodnie zebrane, of course.
Dobra, weźmiemy sobie tutaj, wrzucimy, czemu by nie. Żeby nie było, że potem małpiszony mi zabiorą. Magiczna pralka, która czyści spodnie. Mam nadzieję, że Crash Bandicoot również dostanie taką kiedyś gierkę. Taką ekskluzywną dla Japonii. W dzisiejszych czasach oczywiście. Żeby było tak, że wyjdzie taka gra tylko na terenie Japonii, nigdzie więcej. Crash Bandicoot czyścimy spodnie albo nie, bo to będzie plagiat, więc nie wiem, Crash Bandicoot i mycie naczyń na przykład. Bardzo bym chciał taką gierkę z Crashem Bandicootem w roli głównej. Mówię, to jest dosłownie taki typ, ta gra, Ape Escape 2001, to jest trochę taki typ gry, jakbyśmy mieli grać w gry przeglądarkowe, gdzie niby jest jakaś, powiedzmy, fabuła, ale jest ona sprowadzona do trochę takiego absurdu, gdzie musisz, nie wiem, brać właśnie spodnie od małpi i wrzucać do, kurde, pralki, no nie? To jest właśnie coś takiego. Albo wyobraźcie sobie grę Spyro, który pracuje, nie wiem, w jakiejś gastro i podaje na przykład, nie wiem, pikantne żeberka, kurde, z dodatkiem oczywiście smoczego ognia. To by było też fajne. Dobra, gdzie jest jeszcze małpiszon z tym? Tu widzę, że sam jest jakiś. No powiem szczerze, dosyć trochę trudna się ta gierka wydaje. Patrząc na to, że trochę dziwnie się kontroluje. Patrząc na to, że trochę no dziwnie, no. W sumie to nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Coś chciałem powiedzieć, ale kurde, mi wyleciało z głowy. Przepraszam najmocniej. No, po prostu chciałem powiedzieć, że trochę ta gierka wydaje się mimo co trudna, no bo jednak tutaj dziwnie się trochę kontroluje Spike'a pod wodą, albo Kakeru. Nie wiem szczerze, jak się mam do niego zwracać, bo oficjalnie to jest Kakeru, jeżeli chodzi o tę gierkę. I muszę jeszcze znaleźć małpy, które... A, tam jest jeszcze przecież, widziałem! Tam jest jeszcze, kurczę, pieczone, widzicie to? O! Dobra, mamy poziom zrobiony, elegancko. Małpy tu podchodzą do pralki, dostają w łeb i tyle. Essunia, jak to się mówi. Ranga C. No trudno. 12 żyć. Mam nadzieję, że na ostatniego bossa to będzie wystarczająca ilość, no bo wiecie, ja nie wiem, jak z ostatnim bossem będzie. Może ostatni boss będzie trudny i wtedy dopiero będę miał niefajne przygody. Różnie to może być. Monkey Resort Island. Tu będzie następny poziom i potem będzie ostatni poziom i boss. Okej. Okay. Logiczne. Now loading. Tam po japońsku jest pod spodem napisane. Dosłownie ładowanie. Albo wczytywanie. Niektóre gry miały ładowanie, niektóre wczytywanie. Nie wiem w ogóle dlaczego. Dziwne trochę. Okej, okay, tutaj Natsumi podkreśla, że jest to wielka wyspa i jest tutaj łódka. Albo mały stateczek, ja bym to bardziej tak ujął. A, i żebyśmy nie raszowali, dobra, i mamy sugerować się również kompasem. Kompasem, którego tak czy siak tutaj nie ma, ale mniejsza. Zbieramy teraz spodnie. Tutaj mamy chyba 20 małp. 20 małp, 20 małpom musimy spodnie zabrać. Kurde, wy to czajicie to? Ale to jest w ogóle śmieszne, że powiedzmy pierwszy poziom ma, nie wiem, 5 małp, załóżmy, no nie? A tutaj mamy już taką ilość, wiecie, 20, 25. Takie kurde kolosalne liczby, bym bardzo powiedział.
i mamy 4 minuty i 16 sekund. A mi się wydaje, że lajtowo zdążymy. Co jak co, ale przynajmniej pierwsze te dwa światy wyglądają na bardzo proste i nie ma tutaj jakby za bardzo skomplikowanych dróg, jeżeli chodzi o te poziomy. Już nawet mamy połowę chyba spodni zebranych od małp. Tak więc bierzemy i do pralki wszystko wrzucamy. Nawet nie wiem ile tu jest, tak szczerze powiedziawszy. Tego jest od groma, nawet nie chce mi się tego liczyć. Ale tam mamy, widzę, że dwa zegary, więc warto z nich skorzystać. Soundtrack trochę w takich wakacyjnych klimatach, muszę przyznać, chociaż nie jest to jakieś dalekie od prawdy, ponieważ jeszcze to nagrywam w wakacje, które niebawem dobiegną końca. I jeszcze w lato to nagrywam, które też powiedzmy, że dobiegnie końca, no bo wszyscy wiemy, że lato kończy się 23 września. Ponieważ wtedy zaczyna się już jesień, chociaż na moim kanale lato kończy się z dniem ostatniego września. I w październiku dopiero jesień się zaczyna, na moim kanale oczywiście. I to też tak można by powiedzieć, że ogólnie się zaczyna trochę, no bo ostatnimi czasy końcówka września i w ogóle cały wrzesień jest jeszcze dosyć ciepły. Dopiero od października zaczynają się takie już jesienne klimaty. Przynajmniej u mnie tak jest, ale no mówię, no ja mieszkam na Pomorzu, więc u mnie może być inaczej trochę z tym niż u was. Dlatego tam nie bierzcie pod uwagę tego często, co ja mogę mówić, bo u mnie może być różnie z tym. I jak ja mam tam w ogóle dopłynąć? A, chyba za pomocą tej łódki, co nie? Chyba tak. Kurczę pieczone. Tam jest ta łódka. Ten stateczek. Whatever. Popłynąłbym nim, ponieważ tam jest zegar, na którym mi bardzo zależy. I poczekamy, aż tu przypłynie. W ogóle jak tu kamerę odwracać? Nawet nie wiem, powiem wam szczerze, nawet nie wiem. Jest, mamy go. Płyniemy. Płyniemy na drugą stronę, w siną dal. Na razie, jeżeli chodzi o mój stan zdrowia, to widzę, że też ładnie stoję. Ponieważ mam na maksa... no, na maksa zdrowie ogarnięte. Aha, i to już tutaj jest, dobra. Się tak zastanawiałem, czy jak daleko jeszcze będziemy... Znaczy, jak długo będziemy jeszcze płynąć. Dobra. I następne spodnie. Już dużo nam nie zostało. Dałem mnie pralkę. Jest i pralka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na 13. 13 spodni jeszcze. Widziałem, że jakiś cymbał mi zabrał spodenki. Jakiś małpiszon zasrany. O, widzę już, kurde, winowajce. Dobra, gdzie kompas map... Kompas mapy, tak. Gdzie kompas, chciałem powiedzieć, nam daje. Ale tu widzę. A, tutaj jest! Się zastanawiałem, kurczę pieczone. Ale ja nie wypłynę chyba na górę teraz. A nie, wypłynę normalnie. Chyba. Chciałbym wydostać się na samą górę. Czy będzie mi to dane? Będzie mi to dane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, dobra. Małpi kompas.
No to raczej po małpach bym się nie spodziewał, że będzie, że będą spodenki. A, patrzcie na to. Tu coś będzie. Gra nam każe tu iść. Tutaj też nas nie było. I tu też są spodnie. Dobra, brakuje nam teraz dwóch małp. Woda się znowu podnosi, nie jest dobrze. Widzę, że Spike może sobie normalnie oddychać pod wodą, nie ma z tym problemu. Ale ładny wodospadzik. Ale ładny wodospadzik, powiem wam. Tam coś u góry jest. Nie wiem, czy widzieliście. Ja to wezmę. Oho, co tu mamy? Jest! Widzę ją, chyba. A przynajmniej kompas mi tu pokazuje, że ona tu gdzieś jest. Tu są spodnie po niej. Elegancko. Do pralki, szybko. Jest i pralka, jest i pralka, jest i pralka. Zium. Dobrze. 26 sekund do końca. Mogło to się źle skończyć, powiem wam szczerze. Serio, naprawdę. Naprawdę, ludzie, serio. Kurde, trzeba się trochę porozciągać, jak to się mówi. Wydaje mi się, że ja tę grę jestem w stanie chyba w 2 dni nawet przejść. Szczerze, serio. Wydaje mi się, że jak dzisiaj zacznę, to być może jutro nawet skończę. A może pojutrze, albo w poniedziałek, zależy. Bo w poniedziałek będą odcinki z tego. Czyli jak dzisiaj mam piątek, kiedy to nagrywam, to jest 19 sierpnia, to będziecie mieli 22 sierpnia, 2 odcinki. O 13 i o 19, standardowo, oczywiście, że tak. Tak więc, no, bądźcie na to przygotowani. I po raz kolejny Spectera mamy, który nie daje za wygraną. Nie, nie, nie. On nie jest w stanie dać za wygraną, więc zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Jak bardzo będzie się różniła ta konfrontacja od poprzedniej. I po tej konfrontacji sobie zakończymy, bo jakoś tak nie ma co za dużo jakby nagrywać. I skończę może jakby mówić, bo przypominam bardzo pewną pseudo-influencerkę. A ja nie lubię, jak ktoś powtarza. Sam z tym staram się walczyć, a sam mówię to jakby jako przecinek, więc skończmy z tym. I bardzo ładnie ta plansza wygląda. To jest ta sama plansza, którą mieliśmy przed chwilą, tylko z tą różnicą, że jest w nocy. I mamy 40 spodni do wzięcia. Ale ładnie w nocy ta plansza wygląda, czyli ostatnia plansza każdego świata to będzie jakby powtórka z poprzedniej planszy. Zabieramy co nasze. 40 spodenek do ogarnięcia mamy tutaj, czajcie to? Ile, jaka to jest liczba? Ale damy radę, już mamy dużą część zebraną. Jest tylko kwestia czasu.
kurde, ile tych spodni wyleciało. A, ja też przy okazji straciłem. Tak lepiej warto nadmienić. Więc trzeba będzie potem pozbierać. Dobra, mamy na razie 5 zebranych. Szkoda, że nie mamy więcej, tak jak mieliśmy niedawno. Teraz bym miał całkiem sporo tych spodni wrzuconych, czyli zostaje nam 35 spodni. Ja pierdzielę. Aha, on tych spodni nie zrzucił. Warto wiedzieć, okej. Kurde, dziwnie się czuję, mówiąc, że komuś spodnie pospadały, naprawdę. Bardzo dziwnie się czuję. I to jeszcze przypomnę, że to gra dla dzieci jest. Za oczywiście też może pojawić się argument, że jestem jakiś zboczony, bo ja gadam tutaj, że spodnie spadają, no ale no kurde, no, widzicie, co tutaj się dzieje, nie? Jakby, żeby nie było, nie uważam tę grę za krapa czy coś, no bo kurde, no każda gra ma jakby swoje tam jakieś zasady, jakąś swoją fabułę, ale no kurde, tak trochę dziwnie, mimo co się czuję. Ale to nie wiem, może ja jestem faktycznie dziwny. Kurde, ile tych spodni wyleciało. Spodenek. Wszystkie na wodzie zostały. Trochę ciężko będzie je zebrać, no ale... Chyba, że... A nie, przepraszam, przecież możemy chyba... odkurzacza użyć, żeby wziąć te spodnie. No kurde. Po co on jest? Dobra, brakuje nam już tylko dwóch spodni. Dwóch spodenek, z czego jedna tam widziałem, że były spodnie, ale nie wiem, czy one się czasem nie zbagowały. Co mnie trochę, troszeczkę irytuje, ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że tak nie jest. Trochę będzie słabo. Ty, no, pytanie, gdzie jest ten małpiszon?
Bo chyba dwie małpy mają spodnęki. Albo spekter, kurde, coś trzyma. Bo dwóch spodenek nie mam. Raczej teraz jednych spodenek bym nie miał. Dobra. Naprawdę, serio, tamte się nie uda zdobyć już. No co wy dajecie? One się zbugowały czy co? Nie, no nie da się tego zdobyć już. No niestety, musimy od zera zrobić. Tak więc ja jestem z powrotem. Zrobię cięcie. No i jestem z powrotem, mamy wszystkie spodenki zebrane. Niestety straciłem przy tym jedno życie, ale czasami trzeba się poświęcić, jak to się mówi. Szybko nadrobimy sobie te życia. 5 minut i 5 sekund. Bardzo ładnie. To mi się podoba. O, jest rank. Ranga S, przepraszam, dostaliśmy. Chciałem to powiedzieć. I 10 żyć mamy oraz jedne złote spodnie. Gdybym zrobił to za pierwszym razem bez jakiegoś stracenia żyć, to prawdopodobnie bym miał dwa złote spodnie. Dwie pary złotych spodni. Kurde, nie wiem, widzicie, ja nie potrafię mówić. Ja dosłownie autentycznie, jak sobie robię dłuższą przerwę od Let's Play, ja nie umiem gadać. Trzeba będzie, kurde, zacząć, nie wiem, jakkolwiek... O, ładnie. 5 rank S. I co my możemy tutaj zrobić? Pododawać znowu małpy. I co one tu będą robić? A, tu jest opis chyba każdej małpy. O kurde. Ciekawe. Ale my sobie stąd wyjdziemy. I zaraz sobie zapiszemy oczywiście. Dwa światy w jednej sesji. Zostaną nam chyba trzy tylko, o ile dobrze pamiętam. A dobrze chyba zapamiętałem. Training room. 17% już mamy. To easy. 17%, ładny wynik. 17,5, przepraszam. Bardziej sprecyzuję. I lecimy. Pyk, 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 pyk. I co teraz? Gdzie mam lecieć? Tu mam niby tą część odblokowaną. Kurczę pieczone, a co zresztą? Powinienem mieć tamtą część odblokowaną jeszcze. Co jest grane? Moi drodzy, tutaj powinienem pójść. Bo ja przypadkowo sobie tam chciałem zablokować drogę, nie wiem dlaczego. Myślałem, że od pokonania tamtego bossa będę mógł jakoś, nie wiem, przedostać się na tą wyspę, no ale okazuje się, że jednak nie, że muszę właśnie coś w taki sposób zrobić. Tak więc, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać, co sądzicie o Ape Escape 2001 lub Piposaru. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli się spodobało, zostawienie łapki w górę lub w dół, jeżeli się spodobało, bądź też i nie. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Również zapraszam na grupę na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach z Ape Escape i nie tylko, to na Instagramie dostajecie powiadomienia o tych filmach, o odcinkach.
a na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy wszyscy razem ze sobą. Tak więc ja się odmeldowywuję, nagrywałem to 19 sierpnia o godzinie 15:50 teraz, a wy to będziecie widzieli w poniedziałek. I życzę wam jeszcze udanych wakacji, póki są, żeby wam pogoda dopisywała i tak dalej, i tak dalej. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.